Jak za darmo edytować dokument PDF? Odpowiedź jest prosta canva. I to na dodatek darmowa canva. Tak, tak, dobrze słyszysz. Cześć, z tej strony Iza, witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę Ci pokazać, jak w szybki i prosty sposób, a na dodatek całkowicie za darmo, możesz edytować dokument PDF. Potrzebujesz do tego tak naprawdę tylko i wyłącznie kanwy i to na dodatek darmowej. No i ja dzisiaj pokażę Ci, właśnie jak ten dokument przesłać do kanwy, jak go edytować, a następnie jak go wyeksportować. Więc nie traćmy czasu. Zapraszam na film. Zaczynamy standardowo od strony głównej kanwy, i dzisiaj nie będziemy ani korzystać z żadnego projektu gotowego, ani z żadnego szablonu. Dzisiaj po prostu pokażę Wam, jak przesłać do kanwy plik PDF. I jak możemy go w kanwie edytować. Więc tutaj, jak widzicie, mamy te różne ikonki, z których do tej pory korzystaliśmy. Natomiast dzisiaj przesuniemy się jak najbardziej w prawą stronę. I tutaj jest taka ikonka z chmur, strzałeczka z chmurką. I to jest ikona do przesyłania plików. Jak ją nacisnę, to otwiera mi się okienko, w którym mogę przesłać sobie albo jeden plik, albo cały folder. I ewentualnie, jeżeli. W trakcie coś mi się zmieni i jednak nie będę chciała nic przesyłać, tylko będę chciała zrobić jednak coś innego. To tutaj po lewej stronie mam szybki dostęp do innych rzeczy, które mogę zrobić w kanwie. Natomiast ja dzisiaj chcę przesłać plik, ponieważ chcę Wam pokazać PDF. Otwieram sobie tutaj PDF-a, którego chcę przesłać. No i musimy poczekać chwilkę, aż on się załaduje. I jak nam się załadował, na niego klikamy i nam się otworzy. Przy okazji otworzą nam się różne inne jakieś takie dziwne rzeczy, które należy zamknąć. No i mamy wgrany nasz dokument. Nasz dokument składa się z 8 stron. Sprawdzam sobie, czy wszystkie strony się załadowały. Tak, wszystkie strony są załadowane. Super. No i pierwszą rzeczą, którą bym chciała zrobić, to chcę go na pewno przybliżyć. Dlatego, że siedząc no, dosyć daleko od laptopa, przynajmniej ja, nie do końca widzę, co tutaj jest napisane. Więc tutaj na dole tym suwaczkiem przesunę sobie w prawą stronę, tak, żeby przybliżyć ten projekt. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj na dole obok tego suwaczka jest napisane strona 2, łamane na 8. Oznacza to tylko tyle, że cały dokument ma 8 stron, a my w tej chwili będziemy pracowali na stronie drugiej. Zobaczcie, jak przyjadę na stronę trzecią, z automatu tu się zmieniło na trójeczkę. No ale dobrze, wracamy teraz tutaj do tego. I tak naprawdę ja w tym dokumencie nie do końca mam cokolwiek zmieniać, ponieważ no, to jest dokument gotowy, który jest już na mojej stronie, jest gotowy do, do pobrania. I jest to dokument, w którym przedstawiam Wam narzędzia dla biznesu, które, z których sama korzystam i które w mojej ocenie wymagają, znaczy wymagają, warte są tego, żeby polecić je innym. Jest to dokument, który można pobrać sobie całkowicie za darmo z mojej strony internetowej. No ale dobra, przechodzimy teraz tutaj do edycji. I na przykład chciałabym zmienić sobie tekst. Ten tutaj, co jest, właśnie gratuluję Ci tej decyzji. Klikam na niego, tak żeby mi się zaznaczyło to, co tu jest napisane, i chcę zmienić sobie kolor tekstu, na przykład na pomarańczowy. No i dobra, zmieniłam. No ale on taki jest słabo widoczny, więc chcę go jeszcze sobie pogrubić i chciałabym, go, żeby on był napisany kursywą. No i super, mamy to. Dobra, co tu jeszcze mogę zrobić? Na przykład chciałabym, żeby układ tego, te, tego pola tekstowego był odrobinę inny, więc go też chcę zedytować. Co robię? Klikam sobie tutaj w tym miejscu, gdzie chcę edycję wprowadzić. Ja dokładnie chcę postawić kropkę i zmienić małą literkę i na wielką literę. No i dodatkowo chcę, żeby to zdanie... Zaczynające się od i zapraszam, zaczynało się od nowego wiersza. Więc ustawiam sobie kursor w tym miejscu, w którym potrzebuję i naciskam Enter. Super, przeniosło nam się. Muszę teraz ten dolny, to dolne pole tekstowe przenieść trochę w dół, ponieważ nachodzi jedno na drugie, ale ja jeszcze chciałabym też, żeby ten pomarańczowy tekst był bardziej rozstrzelony, w sensie miał większe odstępy między liniami. No to. Po prostu przesunęłam ten dolny, żeby tu sobie zrobić miejsce. No i teraz tak, jestem na tym polu tekstowym, ono jest zaznaczone. Wchodzę tutaj u góry, w tym menu, co jest na samej górze mi się wyświetla, na trzy kreseczki z takimi strzałeczkami w górę i w dół. Klikam na to i następnie tutaj, jak jest interlinia, łapię zasuwak i przesuwam w prawą stronę. Powiedzmy, niech będzie 2 i 3, wystarczy, jak jest tak rozstrzelone. No ale znowu mi się trochę to w dół przeniosło, a na górze jest większe odstęp, więc sobie to pole po prostu... Przeniosę odrobinkę do góry. Teraz za dużo przeniosłam. No więc przeniosę sobie tak. OK. No i wszystko jest prawie ładnie. Dlaczego prawie? Dlatego, że tutaj mi został bękart na końcu, czyli ta literka I. Teoretycznie mogłoby tak zostać, praktycznie nie może, dlatego że nie zostawiamy. Takich tych pojedynczych literek na samym końcu wiersza. Zawsze je musimy przenieść na początek drugiego, albo musimy zrobić tak, żeby po tej literce występowało jeszcze jakieś słowo. Mogłabym sobie to pole tekstowe powiększyć. I wtedy, jak widzicie, wskoczyło mi to od razu skupić z dolnego wiersza na górę i już bękart nie jest Bękarty. Ale zobaczcie, że nawet jak ja ten tekst wyśrodkuję, to w tym momencie. On mi wchodzi na marginesy, które są zostawione celowo tutaj po bokach, żeby ułatwić chociażby drukowanie dokumentu. No i to nie może tak być. Dlatego cofam się. I co zrobić, żeby się pozbyć tej literki i? No, w tym wypadku nie mamy nic innego do zrobienia, jak tylko tą literkę i przenieść do dolnego wiersza. No, mogłabym co prawda powiększyć napis albo pomniejszyć, ale wtedy on by był dużo większy od pozostałych napisów na tej stronie, a ja tego nie chcę. On i tak już się rzuca w oczy przez to, właśnie, że jest w innym kolorze i ma bardziej rozstrzelone te linie. No więc staję sobie kursorem tuż przed literką i i naciskam Enter. I Bengard przeniósł mi się na dół. Dobra. No więc tekst pokazałam Ci, że można zrobić. Teraz powiedzmy chciałabym sobie zmienić zdjęcie. No i tutaj jest moja buziunia, jakże piękna. No i teraz w to miejsce chcę wstawić sobie zdjęcie o na przykład tej żaby. No, ona jest piękniejsza ode mnie. Dobra, no ale wstawiła się tak jak się wstawiła. No więc co zrobimy, żeby była jej buziunia widoczna? Klikam dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na tym zdjęciu, które mi się tutaj wgrało i przesuwam sobie w dół. Klikam gdzieś poza projektem i zobacz, już mam żabkę razem z jej buziunią na pierwszym tle, tak jak chciała. Natomiast reszta, czyli w tym wypadku jej stópki z bucikami, zostały schowane. Super. Teraz chcę ten szary element zmienić na jakiś inny kolor. No i chcę ten kolor szary zmienić na przykład na kolor różowy. No więc tutaj mi się zmieniło, ale tutaj mam jeszcze jeden taki element. Dlatego też tutaj na dole. Widzisz, mam, zmień wszystko. Klikam to, zmień wszystko, i wszystkie elementy, które do tej pory były w szarym kolorze, w tej chwili zmieniły swój kolor na kolor różowy. Zdaje się, że tylko te dwa elementy były, nic więcej. Sprawdzam jeszcze. Ale tak, nic więcej tutaj szarego nie było. No i teraz jedziemy sobie troszkę w dół. I powiedzmy, że ja chcę tutaj zmienić sobie logo tego deskryptu. Usuwam sobie to logo i w jego miejsce, na przykład, chcę wstawić sobie logo telefonu. No więc kliknęłam tutaj, w ostatnio używanych elementach miałam tą słuchawkę w kółeczku. Kliknęłam ją, ona mi się dodała do projektu. Teraz ją pomniejszam, żeby była odpowiedniej wielkości i po prostu ją wstawiam. I już sobie jest. Także, jak widzisz, jest to mega, mega proste. Mogę też dodać na przykład linki. Albo to mogą być linki afiliacyjne, albo mogą być to zwykłe linki prowadzone do danej, prowadzące do danej strony. Na przykład tutaj w przypadku tego systemu I.O. Jak najedziemy tutaj na sprawdź i klikniemy na to, zobacz, wyświetlił się link. I w momencie, kiedy ktoś już będzie miał pobranego tego PDF-a i kliknie na ten link, z automatu zostanie przeniesiony na stronę systemu I.O. Ten link możemy też edytować poprzez kliknięcie tutaj w ten ołówek i wprowadzenie tutaj linka. Następnie klikamy gotowe i ten link już jest. Możemy też ten link całkowicie usunąć. I w tym momencie, jak nawet klikniesz na sprawdź, zobacz, nic się nie dzieje, bo po prostu tego linku nie ma. Ja sobie cofnę, bo chcę, żeby ten link był. Dobra, jest. No i cóż, właściwie dokument mamy poprawiony, zrobiony tak, jakbyśmy chcieli, no i pozostaje nam w tej chwili go wyedytować. Więc co robimy? Klikamy tutaj na górze w udostępni, następnie klikamy w pobierz i wybieramy typ pliku, w jakim chcemy ten dokument wyeksportować. Jeżeli ten plik chcesz wysłać jako yy, wiadomość online do kogoś, tak, żeby ktoś sobie mógł ją po prostu otworzyć, wtedy wybieramy PDF standardowy. Jeżeli chcesz, żeby ktoś ten dokument sobie mógł wydrukować i mieć na przykład w formie książeczki, wtedy klikasz PDF do wydruku. Natomiast jeżeli chcesz, żeby ten PDF był jako grafika gdzieś na stronie internetowej czy w, so w social mediach, wtedy wybierasz plik najlepiej PNG, ponieważ jest to najlepszy format do udostępniania grafik. No, ale my chcemy PDF standardowy. Zresztą, jak sama widzisz, PDF, kanwa na, yy, nam od razu to sugeruje. No i co teraz robimy? Możemy teraz wybrać sobie poszczególne strony. Możemy wybrać sobie tylko jedną stronę, albo możemy też wybrać wszystko. Jeżeli chcesz wybrać jedną stronę, nie wiem, na przykład stronę siódmą, w tym momencie zaznaczasz to, wpisujesz siódemkę. I zobacz, co tu się wydarzyło. Tylko strona siódma się zaznaczyła, i oznacza to, że jak klikniemy gotowe i klikniemy pobierz, pobierze nam się tylko strona siódma. No ale ja chcę pobrać cały plik, dlatego też klikam na strzałeczkę, zaznaczam wszystkie strony. Od 1 do 8 klikam gotowe, a następnie klikam pobierz. I czekamy chwilę, aż ten dokument nam się pobierze. No i tak wygląda ten dokument. Po zmianach, po pobraniu. Widzisz, jest żabka, są nasze różowe kolory, jest tutaj nasz tekst zmieniony. No i mamy tutaj też zmienioną ikonkę. I my możemy, tak naprawdę, w tym PDF-ie, który w, tym, w danym momencie edytujemy, zrobić wszystko. Możemy usunąć zdjęcia, możemy dodać zdjęcia, możemy usunąć tekst, możemy zmienić ten tekst. Możemy też dodać po prostu tekstu do już gotowego dokumentu. Robisz z tym dokumentem wszystko to, co Ci przychodzi do głowy. Czyli praktycznie no, cała edycja jest tutaj dozwolona. Dlatego, kanwa, no, naprawdę, jest słuchajcie, świetnym narzędziem, bo nie dość, że przygotujesz w niej grafiki, nie dość, że przygotujesz w niej dłuższe filmy, przygotujesz również krótkie takie filmiki, typu shorty, rolki i tak dalej. No to jeszcze chociażby możesz też w niej przygotować edy edycję dokumentów PDF. I tak naprawdę wystarczy ci do tego wszystkiego tylko i wyłącznie darmowa kanwa. Dlatego ja uważam, że kanwa jest naprawdę rewelacyjnym narzędziem dla każdej osoby, która prowadzi swój biznes, ale nie tylko. Wystarczy, że, nie wiem, chcesz przygotować dla dziecka, pomóc dziecku przygotować jakąkolwiek prezentację do szkoły, czy, nie wiem, jesteś influencerką i. Chcesz na social media jakieś posty przygotować. No, po prostu, na, naprawdę masz tutaj pełen wybór. Możesz zrobić tutaj swoje ulotki, wizytówki, wszystko, wszystko, wszystko. Więc ja ci z całego serca tą kanwę polecam. Zresztą, jak widzisz, ona też się znajduje i to na pierwszym miejscu, właśnie w tych polecanych narzędziach przeze mnie, bo naprawdę jest tego warta. No dobrze. To by było właściwie na dzisiaj tyle. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to subskrybuj mój kanał. Kliknij również łapkę w górę. No i możesz również kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowych filmików z kanwy, które się pojawią na moim kanale. A teraz żegnam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!